Dzień dobry. Jeśli wyglądam na wyspanego, to niedobrze, bo nie jestem wyspany. Dochodzi czwarta. I to ostatni raz, kiedy tak wcześnie rano wstaję w tym roku, mam taką nadzieję. W wyjazdach w turystyce nie ma wstawania o czwartej rano. Przynajmniej w takiej turystyce, jaką ja zamierzam uprawiać. Dzień zaczyna się koło 6.30, 7.00, zwykle koło 8.00, 9.00 to się wyjeżdża. Bo wcześniej się późno idzie spać, bo imprezy, balangi, do białego rana. A dzisiaj wyszło jak wyszło. Już 3 razy miał być ostatni dzień w komunikacji miejskiej. Dzisiaj jestem tak naprawdę ostatni dzień w komunikacji miejskiej. Bo więcej dni to ja już wolnych nie mam. Oprócz poniedziałku, w który się muszę spakować. Więc tak wyszło. Miał być najpierw ostatni dzień w komunikacji miejskiej, który był właściwie, no powiedziałem, planowy. To było słowo klucz. Ja tak się spodziewałem, że coś może się takiego wydarzyć. Więc powiedziałem planowy dzień w komunikacji miejskiej w Gdyni. I potem był ostatni dzień w komunikacji miejskiej w ogóle. I to później w Gdańsku. A teraz wyszło, że jeszcze po tych ostatnich dwóch dniach, które były ostatnimi dniami, jest ostatni dzień. Bania wybuchła. No ale cóż. Jedziemy do Żukowa. Odebrać elektryka, który prawie postanowił nie jechać dzisiaj. Znaczy jeszcze nie wiem, może jeszcze nie pojedzie, ale okazało się, że jest straszny problem z wyświetlaczami w tym autobusie. Tam jest fabryczny sterownik Solarisa. Fabryczne wyświetlacze Solarisa. No i coś to nie chciało działać. No, zobaczymy, czy coś z tego wyszło. Bo jak nie wyszło, to i tak pojedziemy. Chyba że autobus zaprotestuje w sferach elektryczno-silnikowych. Ale na razie jadę w dobrej wierze do Żukowa. Jeszcze przede mną jakieś 10 km i powinno się udać. Dobra, ogólnie pierwsze komplikacje. Po odpaleniu światła nie działają. W sensie działają, mrugają, wyłączają się, włączają. Ciekawe, ciekawe. 2000 years later. Słuchajcie, powiem wam teraz tak. To są czary. 7.30 dochodzi. A dobra, tu jest zegarek. 7.23. I autobus się naprawił. Właśnie sam, jak ruszyłem. Przestał się świecić akumulator, który się świecił od rana i mieliśmy problem. I czekaliśmy, aż serwis Solarisa oddzwoni i w ogóle. Więc wygląda to tak, jakbyśmy już zaraz mieli jechać chyba na zadanie, słuchajcie. Naprawiłem. Dobra, dobra, w kontakcie, lecę. Dobra, Paweł, hej. Psz, naprawiłem go. No niemożliwe. Czy to się nagrywa? No słuchajcie, czary. Dobra, na lusterkach tryb dzienny możemy włączyć.
Jest tryb dzienny. Tu możemy rozjaśnić. Dzień dobry, 96%. 7:25. Solaris Urbino Electric, podejście kolejne. Raz jeszcze, dzień dobry. Tak wygląda ten autobus, tak wygląda deska, tak wygląda kokpit. Ale to sobie jeszcze omówimy chyba. Ja pierdzielę, naprawiłem go. Baza Żukowo. 7:30. 96%. 7403 kilometry. Dobrze. To skoro jedziemy, to ja muszę cały sprzęt zabrać, schować, naszykować, bo tu zaraz studio telewizyjne trzeba będzie otworzyć. No chyba tak. No chyba to się uda. Gdzie jest tu półeczka na przykład? Tu jest półeczka jedna. Tu jest półeczka druga. Tu jest rozkład. Nie do wiary. No nie ma błędów, no. No to kierunek Gdynia. Jeszcze te tablice wyjmiemy. O, właśnie tak. Patenty. Tablice wyjmiemy. Jeździmy z dyktą jak za starych dobrych czasów. A nie, czekaj. Jeździmy jak w Warszawie z dyktą. Bo jest problem tutaj z wyświetlaczami. Jest problem z uruchomieniem tych wyświetlaczy. Czekajcie, piec sobie włączymy, ogrzewanie na wozie wyłączymy. Ciekawy dźwięk kierunkowskazu. Ogólnie plan na to zadanie mam, już wam mówię jaki. Na razie jedziemy na tą Starodworcową, żeby się włączyć na linię jak najszybciej. Zadanie na linii trwa do 9:40. I potem od 11:00 napisałem, że będę na węźle Franciszki Cegielskiej. A to wszystko ma taki plan. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A to wszystko taki plan, dlatego żeby jeszcze właśnie między tą 9:40 a 11:00 nagrać trochę tego autobusu, trochę zrobić filmu o nim, już po zadaniu. Ja nim wczoraj już jeździłem, miałem okazję, no ale na linii jeszcze ten autobus nie jeździł, więc zobaczymy, co nam z tego wszystkiego mądrego wyjdzie. Strasznie to tych lusterek nie mogę. Jak myślę o lusterkach, to oczywiście, że wiem, gdzie są lusterka. Ale jak już nie myślę o tych lusterkach, to ich nie mogę znaleźć. Więc teraz jak wiem, żeby spojrzeć w lusterko, to spojrzę oczywiście tutaj, ale jak nagle muszę spojrzeć w lusterko, bo myślę o czymś typu jazda i chcę sprawdzić odległość od krawężnika, to patrzę tam, a nie tu. Więc to się trzeba przyzwyczaić. Nie mówię, że to jest złe, ale trzeba się do nich przyzwyczaić, niewątpliwie. Właśnie teraz tu znowu. Znowu szukałem lusterka z drugiej strony, kręcąc w prawo. Dziękuję.
ponieważ wczoraj już tym autobusem jeździłem, no to czuję, że... Dziękuję. Czuję, że mogę się wypowiedzieć troszkę na temat tego, jak mi się tym autobusem jeździ i jak się z nim współpracuje. Doskonale. W skali od 1 do 10 na razie daję mu mocne 8 i powiedziałbym, że jeździ się nim prawie tak dobrze jak manem. Nawet nie wiem, czy nie lepiej jak manem. Jeździ się tak samo fajnie jak manem. O, to jest takie dyplomatycznie poprawne stwierdzenie. Gaz w podłogę. Przewaga Ikarusa była niewątpliwie taka, że Ikarus najlepiej z wszystkich autobusów przyspieszał. Ale ten przyspiesza też całkiem okej. Okay. Przyspiesza dobrze. Ikarus aż za mocno przyspieszał. Ten przyspiesza tak w sam raz. Przyspiesza moim zdaniem troszkę lepiej od mana, ale pamiętajmy, że to jest 9-metrowy autobus, nie 18-metrowy. On jest dwa razy krótszy, więc można powiedzieć, że man przy nim i tak dobrze przyspieszał. I man miał do tego jeszcze stratę na przyspieszeniu z napędu na dwie osie, tak? Dwa silniki elektryczne niezależne na drugą i trzecią oś. A tutaj mamy napęd oczywiście tylko na drugą oś. Autobus dwuosiowy, dwudrzwiowy w układzie 1 plus 2 klasy MIDI, 9-metrowy, tak? To nie jest dziesiątka, to jest nowe Urbino Electric 9-metrowe. Widzieliście? Prędkościomierz zgasł na chwilę. Przez chwilę było zero. Kto nie wierzy, niech przewinie. Prędkość maksymalna tego autobusu 180 na godzinę. Sprawdźmy. No nawet z górki 85 widzę, jakieś tutaj dojdziemy. Oczywiście retarder w manetce. Jest także tutaj tempomat. O, Frisium. To powinno być ustawienie prędkości. A to przywrócenie. A to powinien być off. Ale retarder tak jakby nie bardzo chciał działać. Do góry off. Nie. Być może nie ma retardera, tylko jest manetka. Wada na tą chwilę największa z mojego punktu widzenia po pierwszych kilometrach tym autobusem, to jest kierownica. Kierownica jest super, bo jest obszyta skórą, ale jest nie super, bo ten element jest tutaj strasznie ostry. Więc już dwa razy tutaj kręcąc kierownicą drapnąłem się tak nieprzyjemnie. Więc to jest jakieś tutaj rozwiązanie do poprawki w jakimś stopniu. Chociaż sama kierownica jest bardzo przyjemna, koło kierownicy jest super. Rozpoznawanie znaków tutaj mamy. Tu mamy takiego asystenta, asystent pasa ruchu, tak? Zaraz Wam pokażę, zjadę trochę z pasa. O, od razu się alarm włącza, jak w samochodzie osobowym. Rozpoznawanie znaków, ograniczenie prędkości, znaki zakazu, na przykład zakaz wyprzedzania. Autobus ma bardzo mało klasycznych guzików. Większość oparta jest na panelach dotykowych, na takich tabletach. W związku z czym, no, mam nadzieję, że to w słońcu dobrze daje radę, bo troszkę się boję. To jest maksymalna jasność, maksymalne rozjaśnienie, więc w słoneczny dzień ciężko mi się wypowiedzieć na tą chwilę. Nie ma słońca, znaczy jakiegoś takiego mocno wyraźnego. Lewa strona i prawa strona to są klasyczne jakby podziały, tak, w autobusach, czyli lewa strona to jest w większości oświetlenie i tego typu rzeczy. A prawa strona to są drzwi, przyklęki i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jeszcze tutaj są umieszczone przyciski od trybów podświetlenia luster. Omówimy sobie to oczywiście potem osobno. Natomiast pokrótce wszyscy widzą, jak to wygląda.
Światła automatyczne, pantograf, bo może być ładowany także z sieci. Tutaj mamy klasyczne przyciski przyklęków, nieprzyklęków, drzwi pierwszych, drugich, zbiorcze, przyzwolenie, asystent ruszania pod górę, hamulec przystankowy. Moim zdaniem hamulec przystankowy powinien być aktywowany normalnym przyciskiem mechanicznym. To jest hamulec i jakoś, nie wiem, źle mi to się łączy, hamulec z przyciskiem na tablecie, tak? To mi tutaj jakoś tak, nie wiem, nie czuję, że to jest bezpieczne. Nie ufam temu, bo to jest tylko guzik na tablecie. Rozumiecie, o co chodzi. Lusterka oczywiście są, tak jak już widzieliście i tak jak było mówione, w formie kamer, tak? Kamery są umieszczone na zewnątrz. Na zewnątrz także znajdują się czujniki martwego pola, które widzicie tutaj, jeżeli chodzi o lewą stronę, tam jeżeli chodzi o prawą stronę na słupku A. To są czujniki, które pokazują, że w martwym punkcie znajduje się pieszy. To może być mocno przydatne, przede wszystkim bezpieczne w określonych sytuacjach. Natomiast troszkę minusem jest umiejscowienie. W mojej pozycji za kierownicą ja mam idealnie ten słupek przy tym czujniku. Tak? Więc tutaj troszkę mi się to nie podoba. Nie podoba mi się też to umiejscowienie tego prawego lustra zewnętrznego, zewnętrzne lustro, które nie jest zewnętrzne. Moim zdaniem mimo wszystko byłoby może lepiej, gdyby było na prawej stronie bardziej, nie wiem, mniej bym go musiał szukać, ale to jest też kwestia przyzwyczajeń. Nie wiem, czy słyszycie taki dźwięk, takie leciutkie szuranie, które znika w momencie, kiedy my się zatrzymamy. Tego, myślę, nie słychać. Zaraz będzie przystanek, to stanę i wam pokażę, o co chodzi. Wyłączymy nawiew. Teraz jest cisza. Trochę was tu wezmę, przesunę. Jak tylko ruszę, taki szum, taki wiaterek, takie nie wiadomo co się pojawia. I to jest celowe. To jest taki jakby sygnał dla kierowcy, że jesteśmy w ruchu. Tak to jest wytłumaczone. A czy to jest potrzebne? Nie wiem. Poddałbym to jakiejś leciutkiej polemice chyba. Ale wracamy do autobusu. Co też jakoś tutaj mi przeszkadza troszeczkę, to tutaj z lewej strony, zobaczcie, tam jest tylny też czujnik martwego pola. I cały czas mi się wydaje, że ktoś bardzo blisko za mną jedzie i to wystaje lusterko samochodu osobowego. To też mi się nie podoba. Ale cała reszta mi się bardzo podoba i bardzo przyjemnie tym się jeździ. Nie miałem też specjalnie okazji jeździć po jakiejś bardzo dziurawej drodze, więc też jestem ciekawy, jak on się będzie na takich wielkich dziurach zachowywał. Też się przekonamy o tym. Oczywiście mamy radio z MP3, radio z DAB-em, cyfrowe radio. Panel ogrzewania i wentylacji jest klasyczny, można powiedzieć bardzo klasyczny, co bardzo cieszy, że nie jest to tutaj sterowane też w formie tabletu. Cała reszta póki co mi odpowiada. Zobaczymy, jak to wszystko sprawdzi się w praniu, tak? 7:40. Zobaczmy, gdzie my w ogóle teraz będziemy próbowali zdążyć. Słuchajcie, no dwa kółeczka zrobimy. 8:32 ze Starodworcowej. Bo na 7:54 no to nie zdążymy. No i wyjeżdżamy z Kwaszczyna, 8:00. To
Pojedziemy Rydestową, mniej się autobus pobrudzi. Na dziurach jestem pozytywnie zaskoczony. Pani mi pomacha, to ja też pani pomacham. Pani mi nie pomacha. O cóż! Ale patrzcie, ludzie idą na przystanek, bo widzę, że autobus jedzie. To nic, że autobus jest w zupełnie innym kolorze. I to zupełnie co innego niż zwykły autobus. Nawet kierowcy nie machają, bo nie wiedzą, że to autobus miejski. Myślą, że to... Nie wiem, co myślą, jak to widzą. Domyślam się, co mogą myśleć. Ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym autobusem. Ludzie się oglądają za nim. Ciekawe, co myślą, jak go widzą. Autobus w smerfowych kolorach. Naprawdę jestem zaskoczony. Super jest ten autobus. Wręcz nawet super. Mniej podoba mi się ta nowoczesność niż klasyczne zegary, więc elektryczny MAN wygrywa pod względem stanowiska pracy, chociaż ten ma lepszą kierownicę. Oprócz tego tu ostrego. To ma skórzaną kierownicę, MAN nie miał skórzanej kierownicy. No i naprawdę zaskoczył mnie ten autobus na dziurach. Naprawdę. Słuchajcie, autobusiarze mi nie chcą odmachywać. Słuchajcie, autobusiarze mi nie odmachują, no. Nie czają, że to autobus miejski. Tylko taki inny, no. No co jest? No jak to tak? Pasażerowie patrzą na ten autobus z takim ogromem zainteresowania, a inni kierowcy nie odmachują. Myślałem, że chociaż dzisiaj mi trajtki zaczną odmachiwać, bo to w końcu elektryk, zielone tablice, no prądojeb tak jak oni, a nie. Też pozytywnie mnie zaskakuje to, o co się mogłem martwić i o co się martwiłem, że w okularach przeciwsłonecznych nic nie będę widział w lusterkach ani na wyświetlaczach. Lusterka ustawiłem w tryb auto, jeżeli chodzi o jasność, bo mają trzy poziomy ustawień, tutaj tym guzikiem. Można ustawić tryb dzienny, tryb nocny i tryb auto. I tryb auto, wydaje mi się, że nawet potrafi te lusterka bardziej rozjaśnić niż tryb dzienny. Czyli w dużym słońcu jest bardzo jasno i bardzo dobrze wszystko widzę w lusterkach, pomijając, że lusterka są dziwne, bo są elektryczne.
plan mam tu jeszcze na chwilkę stanąć, szybko do toalety tylko idę. Bo potem już do toalety nie będzie gdzie i kiedy.